Głównym tematem rozpoczętego szczytu unijnych przywódców w Brukseli. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki, który na prośbę Kijowa podniesie temat porywanych przez Rosję ukraińskich dzieci. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełenski ponownie przebywał poza stolicą. Prezydent Wołodymyr Zełenski przebywał w Chersoniu, gdzie rozmawiał z mieszkańcami. Same główne pytanie. Najważniejsze pytanie, kiedy zwycięstwo? Będzie zwycięstwo. Będzie zwycięstwo. Jesteśmy tego pewni. Niech to będzie wkrótce. Zadeklarował, że wszystko, co zostało zniszczone w wyniku rosyjskiej napaści, zostanie odbudowane. Wojska rosyjskie tylko wczoraj zaatakowały Bachmut ponad 220 razy. Miasto pozostaje epicentrum wojny. Tymczasem zakończyła się akcja poszukiwawczo-ratunkowa po wczorajszym ostrzale bloku mieszkalnego w Zaporożu. Zginęła jedna osoba, a ponad 30 jest rannych. Ratownicy wyciągnęli spod gruzów 6 osób. Wszędzie tam, gdzie dotarło rosyjskie zło, widać, że terrorystów nie zatrzyma nic innego, jak tylko nasze zwycięstwo. Trwająca agresja przeciwko Ukrainie jest tematem numer jeden na odbywającym się szczycie z udziałem unijnych przywódców. Polska na prośbę Kijowa podniesie temat porywanych przez Rosję ukraińskich dzieci. Tutaj Komisja Europejska zdaje sobie sprawę z tego, że Polska może być najlepszym partnerem w podniesieniu tego tematu na forum międzynarodowym. Mówił premier Mateusz Morawiecki i dodał, że nasz kraj będzie zabiegać o dodatkowe 240 milionów euro z funduszy unijnych na refinansowanie zakupów wojskowych dla Ukrainy. Z tego funduszu już Polska otrzymała około 200 milionów złotych na refinansowanie zakupów zbrojeniowych na rzecz walczącej Ukrainy. Ponadto przywódcy krajów Unii Europejskiej rozmawiają o sankcjach przeciwko Rosji. Premier Estonii wskazała, że nie należy ich osłabiać, zwłaszcza gdy dochodzi do tak wielu prób omijania przez Rosję sankcji. Możemy omówić następny pakiet sankcji, ale myślę, że najważniejsze jest zlikwidowanie luk prawnych. Tymczasem przebywający w Polsce następca brytyjskiego tronu książę William spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematem rozmów była pomoc humanitarna dla Ukrainy. Książę William podziękował polskiemu prezydentowi za wsparcie, jakiego Polska udziela. Składam podziękowania na ręce Andrzeja Dudy za nieustającą hojność i gościnność Polaków. Wczoraj książę William razem z szefem MONU Mariuszem Błaszczakiem odwiedził stacjonujących w Rzeszowie żołnierzy brytyjskich sił zbrojnych. W Polsce przebywa około 400 żołnierzy brytyjskich, większość właśnie na południowym wschodzie. Na szczycie w Brukseli przebywa sekretarz generalny ONZ. Spornym tematem wśród unijnych przywódców są sankcje wobec Białorusi. Polska obawia się rozszczelnienia restrykcji, podnosi, że Mińsk działa na rzecz omijania sankcji przez Kreml. Białoruś jest sojusznikiem Kremla. Umożliwiła wojskom agresora wkroczenie na terytorium Ukrainy z kierunku północnego. Reżim Łukaszenki pozwolił też Rosjanom na wystrzeliwanie rakiet w kierunku zaatakowanego kraju. Dlatego gdy w Unii Europejskiej kontynuowana jest dyskusja o sankcjach wobec Kremla, zaraz obok pojawia się temat Mińska. Portugalia, ale też sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, który dziś przybył do Brukseli na rozmowę z unijnymi przywódcami, podnoszą ograniczenie restrykcji wobec Białorusi. Powołują się tutaj na bezpieczeństwo żywnościowe i chcą wyłączeń, które umożliwią m.in. tranzyt nawozów i soli potasowych do biednych krajów Afryki. Białoruś służy Rosji jako, można powiedzieć, mechanizm omijania sankcji. Takie stanowisko dziś po przybyciu do Brukseli przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Polska podnosi, że wyłączenia doprowadzą do rozszczelnienia sankcji. Warszawa, ale też Wilno podkreślają, że hasło o zagrożeniu dla bezpieczeństwa żywnościowego to element rosyjskiej propagandy i dezinformacji. Zwłaszcza Litwa ma tutaj twarde stanowisko i podnosi, że nie ma niedoborów na światowych rynkach. Unijna dyskusja na wiele miesięcy utknęła w martwym punkcie. Dziś wróciła w trakcie szczytu Rady Europejskiej i nie zawęża się tylko do postawy Mińska wobec rosyjskiej agresji. Obejmuje też uwięzienie setek więźniów politycznych przez reżim Łukaszenki. Wyrażamy tutaj nasz pogląd bardzo jednoznacznie. Jeżeli to się będzie powtarzać, jeżeli to będzie trwać, to będziemy wzmacniać nasze sankcje wobec Białorusi, będziemy utrudniać wywóz jakichkolwiek produktów z Białorusi. Polska jednoznacznie zareagowała na skazanie przez białoruski sąd zależny od reżimu działacza polskiej mniejszości na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Do odwołania zawieszony został ruch na przejściu granicznym w Bobrownikach. Strona białoruska otrzymała bardzo, bardzo czytelny sygnał.
dopóki Andrzej Poczobut jest w więzieniu, dopóki zamknięte będzie przejście w Bobrownikach i jeśli będą podejmowane dalsze represje wobec mniejszości polskiej, wobec państwa polskiego, kolejne prowokacje, będą dalsze kroki. Resort Spraw Wewnętrznych polecił służbom przygotowanie wniosków o wpisanie na listę sankcyjną kolejnych osób związanych z reżimem Łukaszenki. Lista jest w zasadzie gotowa i niebawem ma zostać upubliczniona. Rolnicy coraz mocniej wyrażają swoje niezadowolenie sytuacją na rynku zbóż. PSL chce dymisji wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka. Szef resortu, by znaleźć rozwiązanie, proponuje rozmowy przy okrągłym stole. Kilka dni temu z powodu protestów minister rolnictwa Henryk Kowalczyk musiał być ewakuowany z targów rolniczych w Kielcach. Wczoraj z kolei w Jasionce w trakcie 5. Europejskiego Forum Rolniczego w stronę szefa resortu poleciało kilka jajek. Interweniowała policja. Ogniwem zapalnym jest tu ukraińskie zboże, które w ogromnej ilości do Polski wjechało, ale z niej nie wyjechało, na czym ucierpieli polscy rolnicy, którzy nie mogą sprzedać swojego zboża. Za całą sytuację obwiniany jest minister Henryk Kowalczyk, który zdaniem prezesa PSL-u, i tu cytat, oszukał polską wieś i wyprowadził na manowce polskiego rolnika. Minister Henryk Kowalczyk abdykował z odpowiedzialności za polskie rolnictwo, nie rozwiązuje problemów, a przez swoją nieudolność tworzy nowe. Wspólnie z rolnikami mówimy do dymisji i składamy wniosek o odwołanie bezczynnego i bezradnego ministra rolnictwa. Napisał na swoim profilu na Twitterze Władysław Kosiniak-Kamysz. Tymczasem minister rolnictwa wskazuje, że to Komisja Europejska podjęła decyzję o otwarciu granic dla Ukrainy. Faktem jest, że Komisja Europejska oprócz deklaracji słownych o korytarzach solidarnościowych niewiele zrobiła i wszystkie kraje przygraniczne poniosły z tego tytułu ogromne reperkusje. Polska, Rumunia, Bułgaria, Słowacja, więc nie jesteśmy tutaj żadnym wyjątkiem. Jak wskazywał na antenie Polskiego Radia minister Henryk Kowalczyk, rozwiązaniem, aby opróżnić magazyny zbożowe zalane zbożem z Ukrainy, jest wzmożenie eksportu. Taki bardzo intensywny eksport, szczególnie pszenicy. I tutaj ja nie chcę tutaj mówić o technikaliach, dlatego że są opracowane pewne propozycje, ale na przyszły tydzień, na początek przyszłego tygodnia chcę zrobić takie spotkanie, tak nazwijmy to okrągły stół. Przy tym stole wspólnie ze stroną rządową zasiąść miałyby firmy eksportowe, Krajowa Grupa Spożywcza oraz wszystkie organizacje rolnicze. We Francji kontynuowane są protesty przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego. Sytuacji nie uspokoiło wystąpienie prezydenta Emmanuela Macrona. Przyjęta przez rząd z pominięciem głosowania w Zgromadzeniu Narodowym zmiana emerytalna podnosi wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Po odrzuceniu wotum nieufności dla rządu, związki zawodowe zapowiedziały intensyfikację strajków i demonstracji. Wczorajsze wystąpienie prezydenta Emmanuela Macrona nie uspokoiło społeczeństwa. Wręcz przeciwnie, spowodowało jeszcze większe niezadowolenie wśród mieszkańców kraju. Donc oui. Il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré, il ne l'est plus. Nie ma 100 rozwiązań, jeśli chcemy, żeby system emerytalny był zrównoważony. Już nie jest. A im dłużej czekamy, tym będzie gorzej. Dlatego ta reforma jest konieczna. I mówię to do Francuzów. Nie sprawia mi to przyjemności. Wolałbym tego nie robić, ale także z powodu poczucia odpowiedzialności wyraziłem swoje zobowiązanie do zrobienia tego. Prezydent Francji chce, aby nowa ustawa weszła w życie do końca roku, ale na razie trzeba poczekać na decyzję Rady Konstytucyjnej, która ma sprawdzić jej zgodność z ustawą zasadniczą. Podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat wywołało protesty w kraju. Są one kontynuowane, a ich uczestnicy wciąż mają nadzieję na wycofanie się rządu ze zmian. Rząd nie słucha już ludzi, a dla nas ważne jest, aby być tutaj, aby nasz głos był słyszalny i aby powiedzieć, że to, co się dzieje, nie jest normalne. Ruch się nie skończy, będzie trwał, niezależnie od tego, jaka będzie przyszłość tego ruchu. W minimalnym stopniu będzie on mocno naznaczał 5-letnią kadencję Macrona, a może przejdzie do historii, nie wiemy.
Bah on n'a pas trop le choix. Macron maintient son projet. Il est passé en force. C'est un déni de. Nie mamy wielkiego wyboru. Macron obstaje przy swoim projekcie, który przyjął siłą. La grève et bloquer l'économie. Jusqu'à ce qu'il cède et qu'il retire son projet. Z powodu strajków odwoływane są loty. Przed demonstracjami zabezpieczają się także sklepy i restauracje. Są zamykane dużo wcześniej niż normalnie. Strajkują także nauczyciele. Na stacjach benzynowych brakuje benzyny i oleju napędowego. Protesty do tej pory miały charakter bardzo gwałtowny. Doszło do starć z policją. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.